Jestem dzisiaj w lesie przy chyba najsłynniejszej w Polsce opuszczonej leśniczówce, którą rozsławił film W lesie już nikt nie zaśnie. Miejsce zostało właśnie wykorzystane do popularnego polskiego horroru Netflixowego. W sumie jeden z niewielu polskich horrorów, bo nie mamy za dużo. Tutaj właśnie ta piwniczka słynna. Już część scenografii oczywiście została zniszczona, bądź skradziona. Sam domek w filmie był niebieski, a ta farba już po prostu została zmyta. Sam oglądałem ten film wcześniej, zanim tutaj przyjechałem, i sporo rzeczy się właśnie nie zgadza. To jest taka piwnica, ale właśnie nie w niej kręcono te sceny. I troszeczkę inaczej to wszystko wygląda niż w filmie. Jest rozłożenie tych pomieszczeń zupełnie inne. No, sama leśniczówka była pewnie domem jakiegoś leśniczego czy gajowego. Tutaj jeszcze widać maszt do komunikacji chyba. Pewnie jakaś antena tu kiedyś była. Znajduje się to na terenie Parku Narodowego. Stąd jest taka polityka właśnie wysiedlania ludzi z tych terenów. Jakby ktoś chciał to kupić, to raczej wątpię, żeby to było możliwe. No ale wchodzimy do środka. Już scenografii z filmu zostało niewiele. Pokoje mutantów. Jest i stół już zniszczony. Wyjście na strych, ale nie ma po czym wyjść. No i słynna piwniczka. Jest wyjście na strych. Jak to zwykle bywa w takich starych domkach, na strychach jest najciekawiej. O, leżą jakieś różne szpargały, ale tutaj jest czysto. Nie ma tu nic. Sobie chyba tutaj szykował pokój. Właśnie tutaj wejście do kwestii gówno kuny, więc teraz tutaj tylko kuny mieszkają. Także domek, jak widać, niewielki, ale bardzo klimatyczny. Na pewno połączony w super klimatycznym miejscu. Musi być tu naprawdę bardzo przyjemnie. Fajnie by było zamieszkać w takim miejscu. Jest i studnia zasypana śmieciami. I tutaj jeszcze jakaś mała stajnia, ubora. Oczywiście Sławojka.
jest jeszcze kilka mebli użytych w filmie, właśnie stary kredens kuchenny. I tutaj scenografia, która w filmie służyła za piwnicę. Ściany są ze styropianu. Tutaj właśnie mutanci trzymali swoje ofiary. Więc było to przedstawione, jakby to właśnie była ta piwniczka, do której schodziłem przed chwilą, która w rzeczywistości jest właśnie taką małą atrapą. No i tutaj sporo siana, więc można by to było spokojnie w lecie się przespać. Śpiworze. No i tutaj jest to okno z piwnicy, które niby było w samej leśniczówce, a jak widać jest ono tutaj. A i jakieś tam składowisko śmieci. Więc sam obiekt bardzo malutki. Nie wiem, czy warto byłoby tutaj na przykład specjalnie jechać z drugiego końca Polski, ale jeżeli ktoś jest w okolicy, to jak najbardziej można odwiedzić i przy okazji wybrać się na fajny spacer po lesie, bo miejsce jest naprawdę klimatyczne, urokliwe i miejmy nadzieję, że ta leśniczówka nie ulegnie rozpadowi. Więc popularność filmu przyczyniła się do jej bardzo szybkiej dewastacji. Tym razem było krótko, mój obiekt jest malutki, ale mam nadzieję, że się podobało, także proszę o łapki w górę, komentarze, subskrypcje i widzimy się w kolejnych filmach z ciekawych miejsc. Cześć!